teraz Majce, w dzisiejszym odcinku będziemy ćwiczyć, jak policzyć pochodną z ilorazu. Umiecie już policzyć pochodną z sumy funkcji, różnicy funkcji i z iloczynu. Na pochodną ilorazu kolejny wzór. Mamy funkcję f przez g i liczymy pochodną z dzielenia dwóch funkcji. I na to jest taki przepis. Robimy pochodną góry razy dół minus pochodna dołu razy góra bez zmian przez dół do kwadratu. I to jest przepis, który będziemy stosować teraz, żeby liczyć pochodne różnych funkcji. Weźmy sobie taką funkcję f od x równa się sinus x przez x do trzeciej plus x. I chcemy policzyć pochodną funkcji. Ja nie zajmuję się tutaj założeniami. Zakładam, że będę liczyła pochodną tam, gdzie ona istnieje. Bo wiecie, że tutaj jest na przykład ułamek, więc to, co jest w mianowniku, powinniśmy napisać, że jest różne od zera. Ale dziedziną nie zajmujemy się w tym odcinku, tylko liczymy pochodną z ilorazu. I teraz zobaczcie. To jest funkcja, która była na górze w liczniku i mam zrobić jej pochodną. Czyli pochodna z sinusa, może na razie zapiszemy tak, razy ta funkcja, która była na dole bez zmian, minus pochodna dołu, razy góra przez to, co było na dole do kwadratu. Czyli x do trzeciej plus x do kwadratu. Ja tutaj tak specjalnie rozpisałam. W kolejnych przykładach już nie będę rozpisywać, tylko będziemy od razu sobie liczyć pochodna z sinusa cosinus x razy x do trzeciej plus x minus pochodna z wielomianu. Pochodna z x do trzeciej to 3x kwadrat. Plus 1, bo pochodna z x to 1, razy sinus x przez x do trzeciej plus x do kwadratu. Ok, to zróbmy jeszcze jeden przykład. Weźmy funkcję f od x równa się logarytm naturalny z x przez cosinus x. I z tego pochodna. I tak jak mówiłam, teraz już nie będę rozpisywać tego wszystkiego, tylko będziemy lecieć z tego wzoru. Co mam zrobić? Pochodna z góry, pochodna z logarytmu, 1 przez x, raz. Dół bez zmiany, czyli cosinus x, minus pochodna z kosinusa to minus sinus x, razy, góry nie zmieniam, przez dół do kwadratu. No to kolejny przykład. Policzmy teraz pochodną z takiej funkcji. F od x równa się e do x sinus x przez logarytm naturalny z x. Dlaczego jest to ciekawa funkcja? Bo po pierwsze mamy policzyć pochodną z ilorazu. Na górze mamy jedną funkcję, na dole mamy drugą funkcję. Ale ta funkcja, która jest na górze, to jest iloczyn. Czyli mamy zrobić najpierw pochodną z e do x razy sinus x, pomnożyć przez dół bez zmiany, minus pochodną z logarytmu, czyli pochodną z tego, co było w mianowniku, razy góra bez zmian i dół do kwadratu. To co mamy na górze? Ciekawe jest, co jest pochodną licznika, bo mieliśmy tutaj iloczyn dwóch funkcji. W odcinku wcześniejszym nauczyliśmy się, jak liczyć pochodną iloczynu funkcji. Wiemy, że to jest tak. Pochodna pierwszego, czyli pochodna z e do x, to jest e do x, razy drugi plus pochodna drugiego, czyli sinusa pochodna, to jest kosinus, razy pierwszy bez zmian. To mnożę razy logarytm naturalny z x, minus. No i później tutaj pochodna z logarytmu, 1 przez x, razy e do x, sinus x, przez dół do kwadratu. Ok, jeszcze raz, co tutaj zrobiliśmy? Skorzystaliśmy ze wzoru na pochodną ilorazu funkcji, że jest to pochodna pierwszego razy to, co było na dole, minus pochodna dołu razy góra bez zmian, przez dół do kwadratu. Tylko jak robiłam pochodną góry, czyli tutaj są f', czyli jak robiłam pochodną góry, to zobaczyłam, że tu był iloczyn funkcji.
Czyli musiałam skorzystać ze wzoru na iloczyn dwóch funkcji. Jak robimy pochodną iloczynu dwóch, gdzie jest, mamy mnożenie dwóch funkcji, to robimy tak. Pochodna pierwszego razy drugi plus pochodna drugiego razy pierwszy bez zmian. I to wszystko to jest pochodna licznika. Razy dół minus pochodna dołu, czyli pochodna mianownika, razy góra bez zmian przez dół do kwadratu. Najlepiej przerobić sobie jeszcze kilka innych przykładów, żeby ten wzór już później nie myśleć, jak to było, tylko żeby go pamiętać i stosować do liczenia pochodnej ilorazu funkcji. A za chwilę przejdziemy do liczenia pochodnej złożenia funkcji.